Robert Bernatowicz, bardzo Państwa serdecznie witam. Słuchajcie, dzisiaj wyjątkowy odcinek tej mojej serii, dlatego że będzie moja rozmowa z Krzysztofem Jackowskim. Ja nie ukrywam, drodzy Państwo, że ja zadzwoniłem do Krzyśka, żeby dosłownie 3-4 minuty mu zająć, żeby krótko powiedział o tym, czy jutro coś się wydarzy w Polsce, ponieważ miałem taki telefon od mojej przyjaciółki Wandy, którą pozdrawiam. I było pytanie, czy coś się wydarzy, bo tam jakiś zakonnik coś mówi, że 19 marca, więc ja, żeby uspokoić ją, postanowiłem do Krzyśka zadzwonić, no i zapytać go o sprawę 19 marca, także zapytać go o dosyć ciekawy pomysł, jak ominąć tą, no, mało, powiedzmy tutaj dla mnie optymistyczną wersję, że skończę w błocie, tak, że będę leżał w błocie. No ale proszę Państwa, Krzysztof Jackowski to jest po prostu człowiek, który naprawdę bardzo potrafi mówić. Mówi bardzo ciekawie, czasami bardzo, bardzo ciekawie i myślę, że tym razem ta rozmowa Was bardzo zainteresuje. Drodzy Państwo, ona trwa ponad godzinę. Trwa ponad godzinę, także ja tutaj nie będę miał pretensji, jeżeli po prostu nie dacie rady, że sobie na jakieś tam partie, jakieś etapy sobie tą rozmowę będziecie odsłuchiwać, ale może ktoś będzie miał ochotę i da radę wysłuchać jej w całości. Ja pomyślałem, że ona jest tak ciekawa, przy okazji poznacie, jak śpi Albercik, zobaczycie mieszkanie Krzyśka, zobaczycie, jak wychodzi na balkon, zobaczycie, jak pokazuje swoje biurko, zobaczycie kuchnię także, także poznacie mieszkanie Krzysztofa Jackowskiego, ale najważniejsze jest to, co Krzysiek mówi. Ja nie ukrywam, że są takie chwile, kiedy ja uważam, że on jest naprawdę wielki. On jest naprawdę wielki, kiedy zaczyna mówić o duchowości, kiedy mówi o sensie, o Bogu, o... On nie jest człowiekiem, który bierze te rzeczy z książek. On bierze to gdzieś z głębi kosmosu. Tak dokładnie z prawdziwą duchowością jest. Nie jest tak, że się przeczyta tam ileś książek, weźmie się ileś linków i nagle się człowiek zajmuje duchowością i mówi o duchowości, to nie, tak nie działa. Wtedy ona ma siłę rażenia po prostu wodospadu Niagara. No, tak pozytywnie myśląc, kiedy ona wypływa z głębi, z serca, z myśli, z umysłu, z tego światła, które Krzysiek ma w sobie. Drodzy Państwo, zapraszam Was na rozmowę z Krzysztofem Jackowskim. Dzisiaj miała miejsce ta rozmowa, czyli 18 marca. Miała trwać, powtarzam jeszcze raz, 3-4, góra 5 minut. Trwała dłużej. Ja nawet kilka razy, zobaczycie, że próbowałem zakończyć tę rozmowę, bo wiem, że Kasia wróciła z zakupów. Kasia, czyli żona Krzyśka, wiem, że tam chyba nie byłaby zachwycona, że tak cały czas przy telefonie jej mąż chodzi i rozmawia, ale słuchajcie, no myślę, że warto mimo wszystko tej rozmowy posłuchać, obejrzeć. Bardzo Wam serdecznie polecam. No i wysłucham jej tak samo, jak wy wysłuchacie, bo on mówi wielkie rzeczy. On mówi wielkie rzeczy. Krzysiek naprawdę ma chwilę fantastyczne. Ja nie przepadam, jak wchodzi w taką problematykę międzynarodową, że staje się takim ekspertem międzynarodowym. To jest fajne, nie ukrywam. Właśnie do mnie dzwoni, zaczekajcie sekundkę. Krzysiek, zaraz do ciebie oddzwonię, za sekundkę. Dobra, momencik. Ciekawe, pewnie zapytał, czy ja to puszczę. Więc ja to puszczę, słuchajcie, ja to puszczę, drodzy Państwo. Zapraszam Was na rozmowę z Krzysztofem Jackowskim. Dla fanów Jackowskiego to będzie prawdziwa uczta, bo to jest ponad godzina po prostu takiej rozmowy fajnej. A dla tych, którzy nawet może nie przepadają za Krzyśkiem, albo uważają, że tam mają jakieś do niego pretensje, bo negatywnie, bo coś. Mimo wszystko Państwa zachęcam do wysłuchania tej rozmowy. Naprawdę warto. Ja jeszcze wrócę po niej na chwilę i powiem Wam coś o sztucznej inteligencji. To dosłownie na sekundę. Długi będzie dzisiaj ten odcinek, no ale los tak chciał. Zapraszam na rozmowę. Ja sobie wkręcę taki statyw. Jak już się fajnie widać. Poczekaj pomalutku. A, i będzie lepiej teraz. Czyli tak możemy na płask? Nie. A, to nie na pion. To statywu nie mogę. Dobra, dobrze. Okay. A ty masz statyw taki specjalny, no widzisz to.
Tak, krótko, ale Krzysiek, powiem, krótko będę ci tutaj... Słuchaj, bardzo się cieszę, że cię widzę w ogóle. Bardzo tutaj moi widzowie ja też są wielce, że tak powiem, ukontentowani tym, że się znamy, że tutaj... Tak. Pozdrawiam wszystkich. Słuchaj, no ale chcę się trochę ocyganić. Posłuchaj. Tak, mianowicie, ty powiedziałeś, że ja będę w błocie. Pamiętasz, jak się wszystko zacznie. No... Tak. Tak. No i słuchaj, tutaj wiesz, się wywiązała dyskusja, no bo rzeczywiście, wiesz, no jak Jackowski mówi, że będę w błocie, no to nie ma siły, będę w błocie, tak? Nie wygląda to najlepiej. No i słuchaj, chcą zrobić taki numer, żebym ja, bo ty mówiłeś, że coś się zacznie tak koło czerwca, prawda? Wspominałeś o czerwcu. No, tak, obawiam się czerwca. A co byś powiedział przyjacielu na taki numer? Oni mówią, słuchaj, Jackowski ci powiedział, nie wygląda to dobrze, ale ty w czerwcu masz kłopoty tutaj ze stawami, jedziesz na kąpiel błotną i się, bracie, w tym błocie, rozumiesz, zanurzasz i może on zobaczył ciebie w błocie. Co sądzisz o tym, o takim numerze? Robercie, powiem tak. Oczywiście śmieję, ale obiecałem zadać pytanie. Powiem tak, to błoto to jest... To była symbolika w tej wizji. Nie da się ocyganić, tak? Chociaż na przekór zrób i pojedź i weź kąpiel. Nie, no, Krzysiek, jak, powiem ci tak, ja wezmę tę kąpiel na bank. Raz, że ja ze stawami mam kłopoty po tym kopaniu z błota. Pamiętasz, jak przyjechałem do ciebie z tą panią? To było niesamowite. Ale do tego jeszcze kiedyś wrócimy. Ja teraz nie chcę ci głowy zawracać, krótko ci tylko. A druga rzecz, czyli mówisz, żebym mimo wszystko do tego błota pojechał, tak? Że to zawsze warto. No miałeś... Tak swoją drogą, Robert, no a mów. Ja ci zadam pytanie. Jak ty oceniasz? Przestałem cię słyszeć, Krzysiek. Czekaj, moment. Mhm. Poczekaj, ja chyba zrobię tak. Jesteś? Jestem, no. Okej. Teraz nie będzie nam nic przeszkadzało. Robert, jak ty uważasz, obecna sytuacja, twoim zdaniem, logicznie, uważasz, że jest wszystko w porządku? Nie jest. Krzysiu, wiem, o co chcesz zapytać i wiemy obaj, że jest dramatycznie źle. No nie ma co tutaj się licytować, tak? No jest. Ukraina przegrywa na wszędzie. Kacapy po prostu zamieniły się w jedną wielką planetę broni w tej chwili i są gotowi po prostu zetrzeć ich z powierzchni Ziemi. Mają wszystko, mają pieniądze, mają zdeterminowany szaleństwem nacjonalizmu drapieżniczego naród i to się po prostu, który popiera Putina, to nie są te wyniki głosowania, te jego ostatnie prezydenckie wybory, to jest prawda. Ja wierzę, że nie są sfałszowane. I będzie tragedia. Rozjadą Ukrainę, do nas, do Polski będą uciekali ludzie w panice, będą uciekali żołnierze, którzy znają się na żołnierce. To też jest duży problem, bo to nie są... Żołnierz to, bracie, nie jest taki normalny człowiek, wiesz dobrze o tym, to wiesz... Zgadza się. No i to i jeszcze ich rodziny sobie dolicz. Zobacz, posłuchaj. Plus jeszcze ludzie, którzy są przerażeni tym. Umiem w Człuchowie dzisiaj od rana. Słyszysz? No, słyszę. Samoloty odrzutowe, jakieś ćwiczenia mają. A ty na balkonie teraz jesteś, tak? Teraz wyszedłem, żeby... A możesz pokazać z tego balkonu, jaki ty masz widok, co tam z tego balkonu widać? Pokaż. Bo troszeczkę bałagan mam na tym balkonie, bo... O. A taki masz widok, o, ładnie, zobacz. I dźwięk odrzutowych drzewka. Samolotów. Tak. Słuchaj, Krzysiek, będzie źle i będzie bardzo źle. Ale tak? Robert, ale weź pod uwagę jeszcze jedną kwestię. Rosja oczywiście toczy wojnę z Ukrainą i jest to straszna rzecz, ale weźmy jeszcze Bliski Wschód. Weźmy to, co robi Izrael z ludźmi, z cywilami i tam jest też wojna. Więcej, oni, Krzysiek, oni w tej chwili walczą, bo mówisz o Izraelu, oni mają problem, ja ci mówiłem o tym, jaki to jest problem, tak, że cała broń, inaczej, nie cała, ale część broni, którą dostaje Ukraina, trafia w tej chwili do Hezbollahu i do... Ale właśnie zastanawiam się, jakim cudem. No, Krzysiek, no jakim cudem? No takim cudem, że, bracie, jeżeli możesz zarobić $1 000 000, a nie zarobić, to wolisz chyba zarobić, niż nie zarobić, tak? Ale kto to zarabia? Rosja, Ukraina, kto na tym zarabia? To znaczy, słuchaj, no są ludzie na Ukrainie, którzy, na terenie Ukrainy, którzy po prostu, Krzysiu, to jest...
To jest Republika Posowiecka, tak? To wiadomo, zobacz, że tam nie ma problemu, żeby ta broń przeciekła jest do... Jest w Polsce plaga... Gdziekolwiek na świecie. Jest w Polsce plaga oszustw na telefon, podają się za banki i tak dalej. I jest dużo tych oszustw. Do mnie się ludzie zwracają w rozpaczy, ci, którzy potracili pieniądze, ale ci ludzie mają akcent ukraiński. To jak to wygląda? No, jest pomoc, robimy, pomagamy tym ludziom, no ale koleder, wdzięczności chyba za bardzo z tego nie widać. Ale Krzysiek, ludzie nawet tutaj cię mogą ocyganić u nas w Polsce. Wiesz, że nie ma uczciwości. Ja to rozumiem. To jest Republika Posowiecka, gdzie ta korupcja była jeszcze, tam jest posunięta do granic kosmosu. No nie oszukujmy się. Tak samo jest w Rosji. I nie liczmy na to, że oni nagle się zamienią w aniołów, bo tutaj tak bardzo muszą być moralni. No, ludzie są ludźmi, tak? Robert, ja ci powiem tak. Spełniło się najgorsze, co się mogło spełnić. Czyli ponad rok temu, co mówiłem, że i dopóki jest jedna wojna, możemy spać spokojnie. Jeżeli będą dwie lokalne wojny, niezależnie od siebie, wtedy jedna z nich się wymknie spod kontroli. I wiesz co, Robert? Dla mnie jest jedna rzecz bardzo dziwna. Ja o tym celowo mówię, bo to trzeba łączyć z sobą. Zwróć uwagę, była napaść terrorystyczna na Izrael. Tam też porwano wielu obywateli Izraela. Izrael miał powód nawet ogłosić wojnę. Ale Robert, w tej chwili wydawać by się mogło, że Izrael troszeczkę zapanował już nad tym wszystkim, tak. A Izrael jest nadal w stanie wojny. Mało tego, pan Netanyahu mówi, że ta wojna może być wielomiesięczną wojną. To mnie bardzo niepokoi, powiem ci dlaczego. Dlatego, że to dotyka tej mojej wizji. Ale oczywiście tam będzie wielki wybuch, tak, tam będzie wielki wybuch jakiegoś konfliktu, który ogarnie cały Bliski Wschód, oczywiście. Zaczęły się od kilku dni manewry chińsko-rosyjsko-irańskie właśnie na Pacyfiku i w tym rejonie Bliskiego Wschodu. Drogi Krzysiu, posłuchaj, bo oczywiście możemy wejść w tę geopolitykę, ja lubię, ale mam dla ciebie konkretną sprawę, no, bo dzwonię tak, raz z tym błotem, to mi powiedziałeś, tak, wezmę tę kąpiel błotną, to ci od razu mówię, żebyś wiedział. Ale słuchaj, drugi miałem numer lepszy, dzisiaj do mnie dzwoni Wanda, nie powiem jej nazwiska, bardzo miła kobieta, tak, uczciwa, bracie, babcia, urocze wnuczęta, wiesz, to działa, tak? Dzwoni do mnie z rozdygotana, mówi, słuchaj, czy ty rozmawiałeś z Jackowskim, czy Jackowski ci mówił o tym, co się jutro wydarzy? Ja mówię, Wanda, uspokój się. No jak, 19 się zacznie, coś się wydarzy w Polsce, bo ksiądz powiedział, bo jakiś zakonnik powiedział. Mówię, Wanda, o czym ty w ogóle mówisz? Ja słucham Krzyśka, nic takiego nie... Zacząłem szukać w internecie, 19 marca, nic się nie wydarzyło. Krzysiu, ja ci nawet nie pytam, czy ty coś czujesz, że jutro się coś wydarzy, bo wiem, że nic nie czujesz. Natomiast tak sobie pomyślałem, raz, że spełnię jej prośbę, bo ona te wnuczki tam się boi, złote wnuczki, jutro nie wie, czy ona ma wypuścić tę córkę z wnuczkami do przedszkola, bo jak Jackowski już to powie, to ona po prostu nie wypuści tego. Więc ja mówię, Wanda, żebyś mogła spać spokojnie i te twoje wnuczęta, ja zadzwonię do niego. Ja do Krzyśka Jackowskiego zadzwonię i go zapytam o tego 19. Ja wiem, co ja usłyszę od ciebie, że oczywiście nic się nie wydarzy. Natomiast mam takie pytanie, czy ty miałeś takie momenty, że czułeś, że jakiegoś dnia się coś wydarzy, że przeczułeś dzień? Robert... Nie mówmy o tym 19, bo wiemy, że to jest bzdura kompletna. Kryzys bankowy, ale to nie powiedziałem dnia, tylko powiedziałem, że to będzie w połowie września. To się zaczęło 15 września. 15 września, dokładnie w połowie września to się zaczęło. Czy takie dni... Tak. Mi się zdarzało, Robert... nawet prywatnie, w relacjach międzyludzkich, pamiętam mojej znajomej mama leżała w szpitalu, była ciężko chora, wiadomo było, że to jest jej ostatni okres. I ja jej mniej więcej miesiąc przed śmiercią powiedziałem, że kojarzy mi się, teraz nawet nie pamiętam jak, ale że konkretny dzień, powiedziałem jej dzień tygodnia i że to będzie wieczorem. I dokładnie ona mi wysłała SMS-a w ten dzień tygodnia wieczorem. Czyli można jednak. Właśnie mama odeszła. Wiesz co, czyli myślę, można, że tak, tylko Robert, obecna sytuacja, w której my się znajdujemy, jest naprawdę bardzo trudna też do jednoznacznej oceny. Dlatego, że Robert, ja to traktuję tak, i drodzy Państwo, że my właściwie żyjemy w okresie trzeciej światowej. Nie każda wojna zaczyna się tak samo.
My z historii uważamy, że wojna to się zaczyna właśnie 1 września, zaczęła się druga wojna światowa, tak? Ale prawdę mówiąc, ta druga wojna światowa się wcale nie zaczęła 1 września, bo przecież dokładnie tak. Działy się różne rzeczy przed nią, jak na przykład tam z Czechami była sytuacja, były różne prowokacje. Ale ci, Krzysiek, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale muszę ci wejść w słowo. Nie wiem, czy wiesz, że druga wojna światowa została tak nazwana mniej więcej około 42-43 roku. Mm-hmm. Wcześniej nikt nie mówił o tym, mówiono o wojna, po prostu wojna. Tak? Dopiero wtedy po Pearl Harbor, po tym wszystkim zacząłem to mówić, druga wojna światowa, delikatnie. Tak? W tej chwili jest sytuacja, w której na pewno Zachód nie będzie się już mógł tylko przyglądać, czy to w stronę, no właśnie głównie w stronę tego, co robi Rosja. Zwróćmy uwagę, że w ostatnim czasie bardzo wielu polityków i naszych krajowych, ale też polityków europejskich mówi już o pewnej iluzji, której ulegamy jako pokój. Ostatnio pan Kosiniak-Kamysz powiedział, że w Polsce jest to właśnie pewna iluzja, poczucie pokoju. Politycy nie mogą nas straszyć, ale politycy starają się mówić nam chociaż w pół zdania coś, co wisi w powietrzu. Ale Krzysiu, ty coś takiego... Że oni coś knują, tylko ty oni cały coś czas wiedzą. Coś takiego mówisz, przyjacielu, że polski rząd się zgodził na coś, o czym my się dowiemy. No, ewidentnie, wiesz, tutaj nie trzeba jakiejś ogromnego razem inteligencji 200, żeby się domyśleć, o co ci chodzi, że tak rozumiem, że polski rząd się zgodził na to, że nasze chłopaki, czyli nasze wojsko wyrusza na Ukrainę i tam się po prostu tłucze z ruskimi, tak? Ale nie tylko nasze. Masz na myśli, tak? Ale to raczej chodzi o trudno kwestię. Mi to sobie wyobrazić, że taka zgoda byłaby. To byłby koniec. Ja ci coś wytłumaczę. Kwestia ponad rok temu, kiedy wykonywałem wizję z Bidena, ten film jest u mnie na kanale, powiedziałem, że jeżeli kiedykolwiek, tak czytałem to z Bidena, jeżeli kiedykolwiek miałoby dojść do wejścia wojskowego i pomocy Ukrainie, to Biden wie, że 3-4, może góra 5 państw wejdzie, reszta nie. I widzisz, narracja jest teraz taka, że jeżeli, to niektóre państwa by weszły. Zwróć uwagę, że wysoka rangą urzędniczka państwowa w Finlandii przedwczoraj powiedziała, że Finlandia jest gotowa, wysłać swoje wojska do pomocy Ukrainie. Nie tak dawno premier Litwy to samo powiedział. To mało Mówiąc już o prezydencie Macronie, który powiedział dzisiaj, także, żebyście... Chyba na Interii jest artykuł i można się z nim zapoznać, który mówi o tym, że niektóre formacje wojska z NATO za własną zgodą są już na Ukrainie. Mało tego, tam była też zacytowana wypowiedź Putina, co ciekawe, i ja przeczytam ci ten fragment, bo chyba ten artykuł jeszcze mam otwarty. Poczekaj, proszę o dosłownie. No nareszcie zobaczymy twoje mieszkanie, jak w ogóle wygląda. Bardzo ładnie masz po tym remoncie, tak? Bo tam jesteś po remoncie teraz. Po remoncie. Mhm. Sekundkę, już. Aha, ja sobie obiecałem, że nie dam się z tobą wpuścić w takie właśnie, jak ty za torem tam robisz te swoje geopolityczne rzeczy, ale dobrze, no jak tak chcesz. Poczekaj, ale Robert, to jest ważne, poczekaj, proszę cię. Ale nie, no naprawdę, ale nie, ja wiem, jak ty lubisz tak właśnie śledzić ten świat. Bardzo to jest dobre. Tylko ciekaw jestem, jak się zacznie, czy ty będziesz myślał o tym, żeby dać drapaka, czy nie. Nie. Czy będziesz siedział w tym człuchowie? No zobacz, na przykład wojna w Ukrainie, Interia wydarzenia opracował Mateusz Kucharczyk. Żołnierze NATO w Ukrainie, znak zapytania, odważna deklaracja sąsiada Rosji. Możesz nawet odwrócić kamerę, pokaż tam. Śmiało, właśnie. Tak jest ten artykuł. Wszystko widać, no tak. Macron i tutaj... Zaraz sekundkę, żebym ja mógł to zacytować. Ale nie, Krzysiek, to mają ten pomysł, tak, oczywiście, mają ten pomysł, natomiast twierdzisz, że
Bo to jest tylko, jednak, Krzysiek, chodzi o to, żeby to nie było twoje, efekt twoich przemyśleń, tylko żeby to była twoja wizja. Czy jakieś przeczucie, czy masz takie przeczucie, że Polska się włączy w tą wojnę, Robert, tak czynnie? Właśnie do tego zmierzam, że jest, to jest ważne. Obecnie w sytuacji, w której pewne decyzje w przeciągu kilku dni mogą się bardzo mocno zmieniać. Bo, Robert, tak jak było bardzo czytelne i klarowne, że przyjdzie czas, w którym będziemy bali się oddychać, a potem będzie, po tym będzie wielki konflikt na świecie. Baliśmy się oddychać, a teraz jest konflikt, ale nie wielki, tylko konflikt na świecie. No tak, tak. Tylko z drugiej strony, patrząc globalnie, no to wszędzie słowo wojna jest wypowiadane w sposób niesamowity. To jest niebywałe. Tak? Krzysiek, ja ci powiem szczerze, dla mnie to jest niebywałe, że ludzie w tej chwili, jakieś komentatorzy polityczni, tak, już nie mówiąc o Jackowskim, bo to jakby zostawmy, ale ważni politycy, tak, przywódcy, tak, oni mówią otwartym tekstem: wojna może być wojna i tak dalej. To jest coś niebywałego, bo tego nigdy nie było. To, tak, to jest rzeczywiście, Robert, rzecz absolutnie przerażająca, Robert, ale byśmy dla mnie. Rozumieli, byśmy to bardziej rozumieli, gdybyśmy zrozumieli, że nie... Zobacz, ale jeszcze jest jedna kwestia, bardzo ważna. Pamiętasz, jak ja mówiłem o tym BRICS-ie, chyba z rok czasu... Jak nieraz rozmawialiśmy, mówiłem ci o BRICS-ie, tak? BRICS, czyli to porozumienie, tak, oczywiście. Ale teraz tak. Zwróć uwagę, money.pl, bo chcę ci pokazać konsekwencje. Masz? Eksperci coś tam, eksperci, co to było? Ostrzegali przez lata, chociaż ja tego nie słyszałem. No. Spełnia się najgorszy sen Zachodu. Zaciśnięcie się układu łączące Chiny, Rosję, Iran może radykalnie zmienić rozkład sił w świecie. Łączą ich interesy gospodarcze, naftowe, militarne i wspólny front mający zburzyć dotychczasowy porządek na świecie. Tej triady Zachód nie może zignorować, mówią analitycy Akademii Sztuki Wojennej. No i tu jest opisywane właśnie o tym BRICS-ie, o tym, że Stany Zjednoczone przez BRICS mogą być zepchnięte na niziny, że może się rozbić Unia Europejska, bo chodzi tu o interesy. Robert, stoimy... Wiesz, że stoimy u progu wielkiej wojny. Krzysiek, patrzę... przed zmianą sił na świecie. Wszyscy się będą zastanawiali, co to za książka jest. Jakaś Ola, co to jest tutaj obok ciebie? Co to jest? Moment. Pokaż, jakie ty masz książki, choć trochę. Zobacz, tu są i moje zbrodnie, książki, i jakieś inne... Mhm. Masz tego sporo, książek, masz tego sporo. Mamy na strychu dużo książek, bo nie sposób w domu trzymać. Tu jest Polański. No proszę bardzo. No. A gdzie jest Albercik, powiedz mi? Teraz? Albercik, no teraz Albercik sobie śpi. Możesz go pokazać? Oczywiście, zobacz. Czekaj, no. Widać go? No widać, jakie słodkie, ale jak śmiesznie śpi. Tak, on sobie śpi. Ale czekaj, bracie, czyli ty pozwalasz mu wchodzić na łóżko. Ale on śpi z nami. Słuchaj, a Albert wczoraj był w Warszawie. On ważne sprawy wczoraj załatwiał. No, urocze. No zobacz, widzisz, ta psinka jeszcze chrapie czasami. No czekaj. Ktoś zadzwonił. Dobra, Krzysiu, nie będę ci przeszkadzał. Bardzo się cieszę, że cię słyszę. Nie obrazisz się, jak będę w tym błocie i do ciebie zadzwonię, co? Dobra, żeby... Robert, jedna rzecz... Ale ja w tej kąpieli błotnej. Robert, jedna ważna rzecz. Żyjemy w czasie naprawdę, który decyduje o tym, jak najbliższe 2, 3, 4 lata... Tak, ty mówiłeś o 4 latach, tak. No. Ja wiem, mówiłeś o 4 latach. Niedobrze to wygląda. Czyli tak naprawdę nie będzie tego, że będą jeździły czołgi i strzelały do nas, czy tam z kałachów biegający żołnierze, tylko że będzie po prostu bardzo, bardzo ciężko przez najbliższe 4 lata. Tak ci to wychodzi. I że to może się zacząć w tym roku, a najprawdopodobniej czujesz, że to może być czerwiec. I że...
I tego tak? się obawiam, tak. Tego się obawiasz. I gdybyś był na miejscu tych biednych moich widzów, którzy mówią, Boże, w czerwcu się zacznie, Jezus Maria, co ja mam robić? Co byś im powiedział? Zostać i obserwować, czy to pakować się i dawać dyla? To znaczy, powiem tak ci, Robert. Ja na pewno nigdzie uciekać nie będę, bo przeżyłem swoje i nie będę, no. Przynajmniej tego nie planuję. Nie robię żadnych zapasów. Jedyne co, to staram się mieć zawsze lekarstwa, które są nieodzowne, na serce. Ja kiedyś wspomniałeś, że żona kupuje tam czy szyneczkę, coś tam, jakąś nie, puszkę. Nie, jak coś. Była pandemia, żona troszeczkę tego kupowała, w końcu to się popsuło, większość tego musieliśmy wyrzucić i uznaliśmy, że nie robimy tego. Po prostu uważam, że nie wiem, no nie robię tego, no. Żyję z dnia na dzień i przyglądam się temu, co się dzieje. Dobra, ja ci coś powiem. Jak będzie coś, jak coś poczujesz, to wyślij mi SMS-a. Ja zawiadomię też ludzi. Zadzwoń. A ja do ciebie zadzwonię, jak będę miał kąpiel błotną na moje stawy, także... Ale patrz, jak oni to wymyślili, nie? Niech się pan, panie Robercie, nie martwi, niech pan weźmie kąpiel błotną. Jak Boga kocham, Krzysiek, biorę kąpiel błotną. Także z tej kąpieli ciebie serdecznie pozdrowię. Bardzo ci dziękuję, Krzysiu. Jutro nic nie będzie, twoim zdaniem, tak? 19 mogę Wandzie powiedzieć, żeby spała spokojnie. Ja powiem ci, Robert, tak. Jesteśmy w takiej sytuacji, że byłoby wielką nieostrożnością. O, dwie rzeczy są wielką nieostrożnością. Z powodu wielkości wszechświata i ogromu galaktyk, gwiazd, planet, układów planetarnych, byłoby wielką nieostrożnością powiedzieć, że sami istniejemy we wszechświecie. To jest To jest mądre, bardzo słusznie, tak. Nieprawdopodobne, raczej nas jest wielu. To jest jedna nieostrożność, gdyby ktoś chciał powiedzieć, że sami jesteśmy w kosmosie. A drugą nieostrożnością na ten czas jest powiedzenie, jestem pewny, że się jutro nic nie wydarzy. Tkwimy w konflikcie międzynarodowym. To, że nie strzelają armaty u nas, to nie oznacza, że tego konfliktu nie ma. Nie każdy konflikt zaczyna się od właśnie wjechania czołgów i strzelania. Czasami konflikt potrafi trwać w sposób milczący do pewnego momentu i potem następuje przesilenie. Dlatego ja to traktuję, że żyjemy w czasach niestety narastającego konfliktu światowego i tkwimy w tym. To, ponieważ lubisz fizykę i fizykę teoretyczną, wszechświat, czas, prawda, Einstein, to ja jako traktując... Robert! Poczekaj. Co się dzieje? Czekaj, bo moment, bo ja zapomnę, moment, to najpierw ja, potem ty. Poczekaj. Po pierwsze, muszę ciebie zapytać, jako Robercie, eksperta poczekaj, od Robercie. Czasu. Proszę, błagam cię. To pytaj, a jaki potem ci pokażę. Żebyś skomentował pewne zdanie dotyczące czasu, dobrze? Wypowiedział to kierowca wyścigowy Varicelli. Ja je zanotowałem i miałem ci powiedzieć, dobrze? Tutaj powinienem zaklnąć, ale nie zaklnę. A ty mi powiesz, czy to jest prawda, czy nie. Krzysiu, jesteś gotowy? Tak. Do 40 czas nie istnieje. Po 40, 50 biegnie, a po 60 zapier. Czy to jest prawda? To jest prawda. Widzisz, jest prawda. Nawet wczoraj z żoną jadąc rozmawiamy na ten temat. Ja mówię, Kasia, niedawno był Sylwester, a teraz jest przedwiośnie. Tak. A przecież mi się wydaje, że to minął tydzień. Ja to samo tak, mam. Czas zasuwa. Niesamowite. Ale ja powiem co innego. Coś o Einsteinie miałeś mi powiedzieć, tak. Pewien student na przerwie spotkał wybitnego profesora, znawcę nad znawcami, także na temat czasu. I student sobie pomyślał, to jest ten moment, w którym zadam profesorowi to pytanie. Panie profesorze, czy mogę o coś zapytać? Pytaj, młodzieńcze. A on mówi, profesorze, czym jest czas? Profesor się zasępił, spojrzał na niego i powiedział, wiedziałem, dopóki mnie o to nie zapytałeś. No, bardzo ładne, widzisz? No piękne, piękne, rzeczywiście, Robert, bracie, piękne. Albert Einstein odbierał, wiesz o tym, Nagrodę Nobla, tak? Tak.
Był ładnie ubrany, miał ładny smoking, muszkę i był ładnie ubrany. Ja mam zdjęcie z momentu, jak odbierał Nagrodę Nobla. Mogę wam pokazać? No, będziemy zachwyceni. Mówię, ja i moi widzowie. No to uwaga. Wszyscy cię obserwujemy. W ogóle tak się cieszę, że możemy wreszcie zobaczyć, jak chodzisz, jak to. To jest fajne. Powinieneś tak prowadzić te audycje swoje. Pokazuję ci to zdjęcie. Widzisz Einsteina? No tak, rzeczywiście, widzę. Tylko tam się troszeczkę odbija od niego, jakbyś podszedł w ciemniejsze miejsce. Tak zrobię, żeby się nie odbijało. Teraz widać. Kto tam jest na tym zdjęciu? No słuchaj, no ty zdaje się, wiesz, ja wiem, że jesteś trochę starszy ode mnie, ale Krzysiek, no nie jesteś aż tak stary, żeby z nim być, no, ale wyglądasz znakomicie. Mamy podobne muszki pod szyją. Kto ci to zrobił, powiedz? Słuchaj, dostałem to 2 dni temu od pewnej pani architekt, którą znam, to wykonała sztuczna inteligencja. Tak. I słuchaj, jeszcze jedno. Wiesz, że Einstein miał doradcę? Ej, Krzysiu, naprawdę. No ja nigdy do ciebie nie podskoczę, no bo wiesz, to z czym ja tutaj do ludzi, no. A może to ja sobie... telefon do Alberta, co? Albercika chyba, jeszcze bardziej. Nie. Zostaw mi Albercika. A czy Albercik w ogóle, powiedz mi, czy Albercik się wziął właśnie od niego, że... Tak. Posłuchaj. Ja uroczy. Mam taki obraz Einsteina, tylko on w tej chwili nie widzi na ścianie. Jest na strychu, jak Einstein ma wyciągnięty język. To jest autentyczne zdjęcie, to mu zrobił... Wiem, bardzo znane, słynne, tak. I słuchaj, i miał tutaj takie rozczochrane włosy Einstein. Moja żona w Gdańsku, byliśmy w Gdańsku, w galerii, i moja żona ukradkiem, nie mówiąc nic mi o tym, była ubrana z kobietą, która jej sprzedała szczeniacka Shih Tzu. I pamiętam... Ja na żonę czekałem koło galerii, żona gdzieś odeszła, przychodzi za 10 minut, małego psinkę trzyma, rozczochranego taką sierścią. I ja mówię, Boże, Kasia, ja miałem kilka psów, ale to jest odpowiedzialność. A Kasia mówi, już jest nasz, już go kupiłam. A ja mówię, no już nie miałem wyboru i mówię tak, wiesz co? Ale ma na imię Albert, taki jest warunek. Czemu? Bo taki rozczochrany jest jak Albert Einstein. On ma włosy. Stąd się to wzięło, no widzisz. Tak, słuchaj, on ma włosy. On jest obcinany oczywiście, jakbym go nie obcinał... Tylko mordkę mu... troszeczkę obniż kamerę, żeby mordkę można było zobaczyć. Jest, Albert? Jaka mordeczka. Nie śpi, tak oczami rusza. Czyli... Nie, on jest taki obserwator. No. A w nocy was budzi? Zdarza się mu tak, że... Nie, jest bardzo grzeczny. Jedziemy do Warszawy, no nie mamy go z kim zostawić, bo córka Kasi na studiach, więc... Tak. I powiem ci, że jest grzeczny, że... Nie, to jest bardzo ułożony piesek, no. No cudownie, no wiesz, Albercik, no ma jego, że tak powiem, imię bierze się od tak potężnej postaci, że musiał być dobrze ułożony. Tylko troszeczkę bałagan. Nie, to jeszcze ci kuchnię pokażę. No właśnie, pokaż, jak tak, ty... Jak ty... Co to jest? To jest kuchnia? Tak. A jak ładnie, widzisz, ale że się ładnie zrobił. To są to, tak, tam są prawdziwe cegły, czy to jest takie nalepiane specjalne? Prawdziwe stare cegły, no proszę bardzo. A powiedz mi jeszcze taką ostatnią rzecz, bo tobie się zdarza spać zawsze na łóżku, tak? Ale masz jeszcze jakieś miejsce, gdzie sypiasz? Jakąś kanapę masz, tak? Lubię dobrze... też spać, tu w tym miejscu. A, w tym miejscu, tak? Tutaj miałeś wizję z tym, z Markiem Rymuszko? Tak, znaczy tu na balkonie, tylko już tu był taki hamaczek, on jest na zimę ściągnięty, tu na tym balkonie. Czyli tutaj się na tym hamaku i w tym momencie miałeś... Tak. Niesamowita była ta wizja z Jackowskim. Z Jackowskim, co ja mówię, z Rymuszko. No. Z Markiem Rymuszko. Byłem na niego grobie niedawno. Moglibyśmy wspólnie kiedyś na ten temat pogadać, wiesz, bo... Moglibyśmy, tak. Przeanalizować to, bo słuchaj, nigdy potem nie miałem snu związanego z panem Rymuszko, nigdy potem nic takiego nie miałem. Ja Krzysiek, jestem przekonany, to jest świetny pomysł. Pan Rymuszko w jakiś sposób dał mi znak, pokazał mi coś. Wyglądało Zgadza to... Się. A nigdy nie zapomnę... Że on tak stoi i on był w takim swetrze jakby wełnianym, różnokolorowym, takim półgolfie. I on stał przed tym, to takie zakrzywione przestrzeń była, biała w środku.
I on stał, oparł się o to wejście i mówi, tu jest rzeźko. On był taki zadowolony, tak, że tu jest rzeźko. I klepnął w to i tam pełno tych klatek, takich stop klatek było, jakby z jego życia. I ja miałem wrażenie, że on może podejść do każdej z nich, dotknąć i przeżywa to na nowo. Ludzie nawet nie wiedzą, nie wszyscy wiedzą, kto to Rymuszko. Marek Rymuszko, redaktor naczelny Nieznanego Świata, nasz serdeczny przyjaciel. Bardzo honorowy człowiek. Bardzo honorowy i zacny człowiek, tak. Tak. I bardzo prawdomówny i za to chwała mu na wieki. Tylko Krzysiu, jeszcze już kończąc, bo to porozmawiamy kiedyś o tym, ale to jest fascynujące, że powiedziałeś, że każde z tych naszych przeżyć, które my żeśmy mieli, jest jak taką komórką, do której my możemy wejść, prawda? Czyli tak, na tak. przykład pierwsza randka z dziewczyną i my możemy to przeżyć. Mało jeden tego, do jeden. To jest niebywałe. Przeżywasz to, jakbyś pierwszy raz w życiu to przeżywał. Przeżywasz to, jesteś właścicielem przeżyć. Możesz je na nowo przeżywać, podłączyć się pod nie. Dlatego bardzo ważne jest w życiu, żeby robić bardzo mało złych rzeczy, a bardzo dużo dobrych rzeczy. Bo tego jesteśmy właścicielami. Wiesz, nie w porządku jest mówienie, nieraz ludzie mówią tak, tak, wszystko co tu masz to jest depozyt. Tego nie zabierzesz. Człowiek przychodzi goły i odchodzi goły. Okej, okay, wszystko pasuje. Tylko nieprawdą jest, że nic stąd nie zabieramy. Zabieramy dosłownie wszystko i wszystkich. A gdzie to jest zapisane, powiedz? Bo gdzieś to musi być zapisane, tak? Przyjacielu mój kochany. Gdzie? Masz laptop? No, Z4 tutaj. No i tak patrzę na niego i gdzie to jest zapisane? Tyle różnych treści wartościowych i nic z tego nie widać. Gdzie to jest, Robert, zapisane? To jest chyba jakaś fikcja. A ty mówisz, nie, to jest zapisane. Tak, Robert, no słusznie, racja, Robert, oczywiście, że to jest prawda. Życia, to jest prawda. Ja nazywam nas ludzi, w ogóle istoty żyjące, jako obserwatorów. A to są dwie rzeczy bardzo ważne, Robert. Zobacz. Ja sobie kiedyś zadałem pytanie, co jest większe, co jest ważniejsze? Wszechświat? Czy ty jako człowiek? No chyba nie pójdziesz w kierunku bałwochwalstwa i nie powiesz, że ty. No bo jednak wszechświatowi trzeba oddać ogrom, trzeba oddać energię. Ale ja jestem jego częścią i ty też. Oba jesteśmy ważną częścią tego wszechświata. My jesteśmy, ale przyjacielu, ale no wszechświat nas przerasta, no jakby nie patrzał. Czyli co, wpływamy w ten wszechświat jako drobne cząstki, i milczymy z dumą, tak, że on jest tak wielki, tak? Tak? Ale wiesz, zobacz, ty teraz też się poruszasz po wszechświecie, który tworzy, Robert, twoje tak mieszkanie. Czy nie? Tak, tak, no oczywiście to tak. Teraz ale zobacz. Tak to sobie zobacz. Pomyślałem, że ty też jesteś w małym wszechświecie i chodzisz teraz, zobacz, po mieszkaniu. Robert, tak. To teraz zobacz. Tak. To jest nieprawda. Wszechświat jest niczym w stosunku do ciebie, czy do mnie, czy do was, drodzy widzowie. Niczym. I udowodnię to. Robert, gdyby we wszechświecie nie było chociażby jednego obserwatora, a my jesteśmy obserwatorami, mamy jaźń i widzimy, i zdajemy sobie z tego sprawę. Nie rozumiemy tego w pełni, ale zdajemy sobie z tego sprawę. Gdyby we wszechświecie nie było zrozumienia, wszechświat byłby? Nie byłby. Bo nikt by tego tak, nie stwierdził. Tak, tak. I nawet gdyby był, to zgadza się. Ale wiesz, że to jest dowód na to, że jest Bóg. Wiesz o tym, że to myślenie doprowadza do Boga, tak? Ale my po co jesteśmy potrzebni Bogu? Też po to, żebyśmy stwierdzali, że On jest, żebyśmy rozumieli kwestie dobra, kwestie zła. Zwróć uwagę, że to wszystko jest zależne. I więcej ci powiem. Robert, tu jest blat jakiegoś stołu. Zobacz, widzisz go? O, jaki ładny i jaka ciekawa linia tego stołu jest. Tak, ale słuchaj, bardzo ten ładna, blat, tak. Gdybyś go powiększył mikroskopem elektronowym w potężnej ilości, tak, dostrzegłbyś odrębne atomy, ale te atomy są pustką, bo atom jest właściwie pustką, a wokół niego krążą elektrony. I teraz zwróć uwagę, tam by był wszechświat i gdybyś się proporcjonalnie ty zmniejszył do atomu, to życia by ci zabrakło, żebyś w przestrzeń tego kosmosu jako blatu mógł przelecieć. Punkt widzenia, tak, co jest duże, co jest małe, jest bardzo dyskusyjne.
My patrzymy na wszechświat jako niezrozumiale ogromny, ale może to być kleks w zeszycie u jakiegoś chłopca w nadprzestrzeni. Piękne, piękne, Krzysiu, ale, brawo, brawo, brawo. Ja uwielbiam, jak ty wchodzisz w te takie właśnie tony. To super to jest. Tak, oczywiście, zgadzam się. To jest wszystko względne. Zobacz, Albert Einstein dał taki kiedyś przykład. Oczywiście fizycznie nie jesteśmy w stanie właściwie lecieć z prędkością światła, ale teoretycznie. Zobacz, jak wszystko jest względne. Umówmy się, że mamy przestrzeń kosmiczną, mamy rakietę z napędem przekraczającym prędkość światła, tak? I mamy obserwatora uniwersalnego, który będzie widział cały ten lot, tak? W środku rakiety siedzi Robert Bernatowicz, ma suwmiarki, miary, wszystko do wyliczenia. Start ruszył i błyskał, i po jakiejś chwili osiągnął prędkość światła. Obserwator uniwersalny, który by obserwował ten lot, powiedziałby: tragedia się stała. Roberta nie ma. Robert został zmiażdżony, ponieważ rakieta by się zrobiła bardzo długa i bardzo cienka jak żyletka. Ale macie krótkofalówki. No i dla świętego spokoju, bo wiadomo, że Robert jest zmiażdżony, dzwoni ten obserwator, mówi: Robercie, jesteś tam? A ty mówisz: jak najbardziej, no genialne, jak się leci z prędkością światła. Jak genialnie, przecież ty jesteś płaski jak żyletka. O wy nie, ty mówisz, ja mam suwmiarki, mam miary, różne pomiary robię i wszystko jest jak było, bo się wszystko spłaszczyło wprost proporcjonalnie. Więc zwróć uwagę, Robert, to wszystko jest naprawdę względne i prawdę mówiąc, to jest genialne. Wiesz czemu? Ponieważ jest tyle pytań bez odpowiedzi, to ten świat wydaje się z jednej strony skomplikowany, ale z drugiej strony tajemniczy. Ten świat i wszechświat kryje takie niesamowite tajemnice w sobie, że my nawet nie potrafimy o wiele ich zapytać, bo nie zdajemy sobie tej sprawy. Uwielbiam takiego Jackowskiego. Przepraszam, że to powiem, ale właśnie jak ty to wchodzisz w takie tony, jesteś wielki. Krzysiu, to jest wielka tajemnica. Czekaj, to jest obraz kobiety, matki, której zwłoki syna znalazłem. O kurczę, pieczone. Tak. Piękne. A ja mam do ciebie pytanie. Spójrz teraz tutaj na kamerę. Tak. Ty pokazałeś mi coś niezwykłego, ja ci pokażę. Zobacz, dostałem prezent. Książkę Tajemnicza Wyspa Juliusza Verne. Tak. Książka, proszę ciebie, została wydana, zobacz, jak to jest wydanie przepiękne, 55. Tak. rok. Są ilustracje, zobacz, jak kiedyś książki, przyjacielu, wyglądały. Zobacz. Tak. Ja jeszcze dostałem certyfikat, zobacz, jeszcze dostałem certyfikat do tego. I się teraz tak zastanawiam, zobacz, przecież Juliusz Verne żył tyle lat temu, tak? Tak. Zmarł na początku ubiegłego wieku i tak sobie pomyślałem, przecież to, co stworzył Juliusz Verne, Świat mego ducha, Stefano Sowieski. Ale on żyje cały czas. Juliusz Verne jest z nami. Tak samo jak Stefano Sowiecki jest z nami, bo ty jesteś, Krzysiek, Stefanem Osowieckim. Ja cały czas twierdzę, że jesteś wcieleniem Stefana Osowieckiego. W 33 wydana, jeszcze za życia Osowieckiego. Moja w 55. A książkę to miała Romanowie Czartoryscy. Tutaj zobacz, jest podpisane. Coś pięknego, słuchaj. No. Widzisz, ten Stefan Osowiecki w twoim życiu to, Krzysiu, jest ważną postacią, przyznasz, jest. Prawda? Nie jest to przypadek, że jesteś tym, kim jesteś, tak samo jak nie jest przypadek, że ja jestem tym, kim też jestem. I nie jest przypadek, że my się znamy, Krzysiek. Ile to już lat, jak my to jest znamy. Nie do uwierzenia, to jest nie do uwierzenia. A pamiętasz, jak przyjechałem do ciebie pierwszy raz? Pamiętasz z samochodem, co żeś zrobił? Ja państwu powiem, jak to było. Siedzimy razem, ja tam, wielki jasnowic, Krzysztof Jackowski, tutaj jak to w ogóle ten, on nagle mówi: moment, chwila. A niech to samochód panu ukradli. Ja mówię: jak, gdzie? Żartowałem. Pamiętasz? Ja wtedy po prostu... Wiesz, bo kto nie uwierzy jasnowidzowi? Dobrze, Krzysiu, ściskam cię mocno. Tak wygląda widok ode mnie z kuchni, widzisz? A czekaj, te koty, kiedyś mówiłeś o jakichś kotach. One po tym dachu chodziły? No tak, po tym dachu od garażu. Pokaż, jak to wygląda. Tu. A nie boisz się, no tak, fajnie, nie boisz się złodziei, że ci wejdą z tego dachu do ciebie? Nie
to jest wysoko. Ja nic cennego w domu nie mam. A w ogóle w tym Człuchowie bezpiecznie jest, tak? Jak tak? Bezpiecznie jest. A gdyby na przykład ktoś miał cię tam, nie daj Boże, i odpukać, ty byś to wyczuł? Miałbyś przeczucie, jak tak sobie? Ja miałem parę razy zagrożenie swego życia. Potem przesadnie się bałem. Mhm. Opowiem taką historię ci krótko. Wtedy mieszkałem w bloku. W bloku przy ulicy Długosza w Człuchowie. Garażowałem samochód, ponieważ bałem się przed blokiem trzymać ten samochód, bo tam był obok sklep monopolowy. Tak. I on był do 12 w nocy czynny i niestety po 23 już dość zachmieleni mężczyźni chodzili kupować alkohol. I wiesz, bałem się tam, że ktoś rzuci kamieniem w samochód albo coś. No wiadomo, tak. Wynająłem sobie garaż. Garaż, a ten garaż był 300 metrów od tego bloku, ale już tak w polach trochę, to był taki szereg garaży. I wiesz, to był taki okres, kiedy ja dość sporo spraw kryminalnych miałem na koncie wyjaśnionych i powiem ci szczerze, że bałem się. Bałem się, no miałem powody się bać. Mhm. I pamiętam, wiesz, ja byłem wtedy sprinterem, byłem rekordzistą świata w otwieraniu garażu, wjeżdżaniu, wyskakiwaniu z samochodu, zamykaniu i oddaleniu się od tego miejsca. Co ty opowiadasz? Jeżeli w nocy przyjeżdżałem. Słuchaj, i wyobraź sobie, pewnej nocy wróciłem skądś, to była gdzieś pierwsza w nocy, ciemno jak w tyłku, tam przy tych garażach. Tak. Otworzyłem garaż, wjechałem samochodem, zamknąłem ten garaż i słyszę dość szybko kroki kogoś idące w kierunku mojego garażu, nie? Wyskoczyłem z tego garażu, nie zdążyłem go zamknąć jeszcze, ale mówię, ktokolwiek idzie stać, i oczywiście skłamałem, mam broń w kieszeni, będę strzelał, proszę oddalić się, nie? Myślałem, że to jakiś złoczyńcy. Co, nie mówiłeś mi o tym. Tak, słuchaj, a ten ktoś nic się nie odzywa, idzie dalej do mnie. Ja byłem... O, rany. I wyobraź sobie, parę kroków przede mną widzę mężczyznę, trochę starszego ode mnie, ale to było z 15 lat temu. Jest może nawet więcej. I on mówi, pan Jackowski? Ja mówię tak, jestem nauczycielem fizyki pana syna, nie? W szkole, nie? Pan Jackowski, wróciłem, zgubiłem klucze, ma pan może wrzeszczot, bo chce kłódkę przepiłować, bo chce samochód wstawić. A kamień z serca mi strzesł. No, bałem, wiesz, to robi lęk. No, tak jest. A ostatnie pytanie moje, bo tak, wiesz co, tak zadzwoniłem na 3 minuty, ale zawsze, no ja wiem, że jesteś osobą, która jest no, urodzonym mówcą. Posłuchaj, ty przez to, że tą wojnę tak, ciebie to jakoś tak dołuje, że tak no, dołuje. Mówisz o tej wojnie. Robercie, wiesz co, nie tak dawno sobie pomyślałem, no, a to są te nasze rozmowy. No tak, coś by się stało, to nastąpi kompletny chaos. Przecież zwróć uwagę, że my nie jesteśmy jako społeczeństwo przygotowani na to. Nikt jest nie jest nas przygotowany dużo, na to. Wszędzie jest dużo ludzi. I ten chaos byłby przerażający. My byśmy sobie więcej krzywdy narobili, jak być może ta wojna. Bo w tym chaosie, no nie wiem, no ja się obawiam tego, bo to jest chaos, nie? Ludzie nie są gotowi, ludzie nie są przyzwyczajeni. Nie. Wiesz, jak zaczęła się Druga Światowa, to ludzie potrafili wykonywać różne fizyczne zawody, byli zmuszeni do różnych prac. Teraz za nas pracują komputery, roboty, odkurzacze automatyczne, jeździmy autami i jesteśmy po prostu... Żyjemy inaczej. Ale to wszystko, co wyliczyłeś, jest niczym wobec tego Alberciaka. Pokaż go jeszcze na koniec. To jest cud. Naprawdę. No co z tego, że mamy jakieś Tesle, mamy jakieś roboty. Ta psinka jest największym cudem świata. No nic się nie zbliża do tego cudu. Krzysiek, taka jest prawda. Więc my tylko możemy lekko gonić naturę, a Albercik i tak jest poza zasięgiem tych wszystkich Elonów, Musków i tak dalej. Krzysiek, to było coś cudownego poznać ciebie, bracie, w tym domu. Umawiamy się na rozmowę o Marku Rymuszko, dobrze? Ja sobie tam wyślę ci też to, co ja mam, żebyś tam sobie odnowił. Trochę bałagan, bo jest wiadomo przedwiośnie, więc tutaj mamy taki bardziej składzik w tej chwili, jak ten, ale tu zawsze latem, w tym miejscu, gdzie ten stolik stoi hamak, i to w tym miejscu to było. Nie bywałem. O, tak. A powiedz tak mi, z tym ogrzewaniem, bo ty dajesz tam, dosypujesz węgle, tak, na dole? Tak, węgiel. I masz piec takie, czy masz jakie, jak to się u siebie idzie? Taki troszeczkę lepszej
klasy. To jest nie taki zwykły kopciuk, tylko też kopciuk, ale niby... Ale ogrzewanie masz takie, że masz w kilku miejscach jakieś takie... Mam kaloryfery, mam bardzo... A, masz kaloryfery, rozumiem. Piec jest bardzo wydajny, nie, wcale dużo opału nie potrzebuje. Mam bardzo ciepło w mieszkaniu, ja wiem, no, ja lubię ciepło zresztą. Mam tak ciepło, że mam teraz, jak jest, no nie ma takich mrozów, to na ogół w co drugim pomieszczeniu mam jakieś okno uchylone, bo by nie szło wytrzymać. Cudownie cię widzieć, pozdrów Kasi ode mnie, pozdrów ode mnie Kasi koniecznie. Ściskam cię przyjacielu mocno. Dobrego, pozdrawiam państwa także. Cześć Robert. Bardzo, bardzo się ludzie ucieszą, że cię słyszą i cię widzą, to jest w ogóle rzadkość, tak, że mogli zobaczyć sobie twoje mieszkanie i Albercika, i Albercika. A, zobacz, dumny jeszcze jestem z jednej rzeczy, zapalę tu światło. Tak. Mam takie lustro, które jest z prawdziwej belki zrobione, ta o kurczę. To ze starej belki. Widać, tak. W kościele pewnym. Tak. Z tej belki jest zrobione takie lustro. Zobacz, Krzysiek, a ty nie masz takiego poczucia, że lustro też jest jakimś niezwykłym przedmiotem, że można coś z lustrem, nie jest przypadkowe, że ludzie zasłaniają lustro w momencie śmierci. Jak mi się śnił, bardzo niesamowity przekaz miałem w tym śnie. Jak mi się śnił mój ojciec wiele lat temu, już nieżyjący, tak. Ja schodziłem z takiej dolinki i schodziłem z takiej góry, niedużej, takiego pagórka, doszedłem do dolinki i poszedłem znów pod górę, ale to była taka sama góra. I tam z boku rosły jabłonie takie, które miały skarłowaciałe gałęzie, grube, że nisko przy ziemi były te gałęzie, tak. Konary. I można było na nich usiąść. I tam siedział mój ojciec. Ja nie będę całej treści tego snu opowiadał. Ja u siebie na audycji to mówiłem kiedyś. W każdym bądź razie tam nastąpiła pewna w tym śnie interakcja między mną a moim ojcem. I potem ja jak na rozkaz odwróciłem się i zacząłem z powrotem iść z tego wzgórza. Doszedłem do tej dolinki i patrzyłem, to był taki brzask, świt, jakby 5 rano latem. Że było jasno, ale taki brzask jeszcze był. Tak. I widziałem pełnię księżyca, czyli w miejsce, gdzie wracałem, ja mówię, o, tu jest pełnia księżyca. Spojrzałem, nie? Ale pomyślałem, ciekawe, czy mój tata tam jeszcze na tej gałęzi siedzi. Ja się odwróciłem, on tam siedział, już w pewnej odległości, ale patrzę, Boże, tu jest taki sam księżyc. Jakby było to odbicie w lustrze. Rozumiesz? I to jest ciekawy temat. Tak, ty mówisz o tym odbiciu lustrzanym, że często te wizje mają odbicia lustrzane. To jest fascynujące. Dlatego, Robert, trzeba się zastanowić, czy właśnie ten świat może ma swoją alternatywę, swoje odbicie. Jest bardzo ciekawe, co mówisz. Tak, warto. Czyli wracamy do tej wizji Platona, że jest rzeczywistość i jest ten świat cienia, tak? Świat, który jest odbiciem naszego świata. Nawet nasza modlitwa chrześcijańska jest stwierdzenie w modlitwie, jako w niebie, tak i na ziemi. Więc zwróć uwagę, to wiesz, my mówiąc o duchowości, dostajemy takiej myślowej lotności, że duchowość to jakieś błyskające energie. Tak też jest, ale wydaje mi się, że jakby ci to powiedzieć, ja bym się wcale nie zdziwił, ja tego nie rozumiem, ale ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby był duplikat naszego świata, wszystkiego, co jest, co się dzieje tutaj. Przynajmniej w tym śnie ojca, a tam ten sen miał o wiele głębszy przekaz, a ja tu nie powiedziałem wielu rzeczy, bo które mnie upewnia, że ja na pewno miałem w tym śnie kontakt ze swoim ojcem. Dwie rzeczy były. Nie, bo jak się rozgadam, to nie. Jasne, ale Krzysiu, zgodzisz się już na koniec, kończymy po raz trzeci dzisiaj, ale zgodzisz się, że ktoś musiał to stworzyć, że to jest tak przemyślane wszystko, że widać w tym jakiś zamysł. Robert. To nie jest efekt atomów, które tam się przelewały i nagle... Pach. Zróbmy inną rzecz. Ja przyjadę do Warszawy i ty ustawisz kamerę na żywo, live, tak? Zaprosimy widzów i oto, drodzy państwo, Robert będzie tworzył świat. A powiem wam jak.
Klocki Lego są do budowania, tak? Tak. Różnych figur, tak? I zobacz, Robert, ja ci wsypię do przejrzystego, dużego słoja jeden komplet klocków Lego, z których na przykład możesz zbudować dom albo zameczek. I jedna zasada, no bo to jest budulec, tak? I zakręcę ten słoik z tymi klockami Lego, a ty będziesz potrząsał i będziemy wspólnie czekali, kiedy to samo się coś zbuduje. I zapewniam państwa, prędzej się klocki zetrą w pył, jak Robertowi się cokolwiek zbuduje. Oczywiście, że tak. To jest bzdura kompletna, że to się będzie ta betoniarka kręciła, kręciła i się wykręci. Krzysztof Jaskowski, tak. Robert Bernatowicz. Nie ma takiej możliwości. Ale jeszcze jest jedna rzecz. Sztuczna inteligencja. O bracie, to jest trudny temat. Żeś podjął... Czy my czasami nie tworzymy następnej rzeczywistości? Wiesz... Zobaczcie państwo. To jest niebywała rzecz ze sztuczną inteligencją. Zobaczcie zgadzam państwo, się. Nie znacie Roberta Bernatowicza. Wielu z was nie zna Roberta Bernatowicza osobiście. Mnie też nie znacie osobiście, ale nasze awatary znacie. Teraz nawet widzicie nasze awatary. Ale ciebie uwaga, i mnie, tak. Robert Bernatowicz i Krzysztof Jackowski siedzą w domach, zamiast cieszyć się życiem, wyjść, połazić gdzieś po łąkach, po lasach, to oni siedzą i zasilają swoje awatary, a to jest początek. A uwierzcie mi, że przyjdą czasy, że ludzie będą bardziej cenili swoją postać i wizerunek wirtualny jak rzeczywisty. Rzeczywistość będzie po to, żeby budować wirtualność. A co po tym będzie? My tworzymy następną rzeczywistość. Ona może być bardzo... Ta, w której żyjemy, też może być bardzo podobna. Zwróć uwagę, że sztuczna inteligencja... Ona ciągle buduje swoje algorytmy. Algorytmy nas słuchają. Słuchają nas relacji międzyludzkich. Algorytmy się nas uczą. Ale to są tylko bezduszne maszyny. Pamiętaj, że nie, to życie, stop. To życie Robert, to jest tylko wyłącznie Robert, dusza, Robert, bracie. Robert, tego nie stworzysz. Nie, moje. To twierdzą obcy, którzy tu przylatują. Kochany, że to są tylko automaty. Duszy posłuchaj, nie są w stanie stworzyć. Nieprawda. Jestem przekonany, bo jest też taka teoria, że we wszechświecie jest bardzo dużo istnień, cywilizacji, które prędzej czy później przez rozwój danej cywilizacji przejęła sztuczna inteligencja i istoty biologiczne są trochę zniewolone przez sztuczną inteligencję. Robert, kto może przebrnąć wszechświat? Bardziej automat czy człowiek? Wiesz, to, żebyśmy napęd wymyślili, ale najbliższa nam gwiazda poza Słońcem, Proxima Centauri, jest oddalona o 2,2 roku świetnego, a weźmy inne układy gwiezdne, to są już olbrzymie odległości. I zobacz, człowiek, nawet gdyby miał zapas tlenu, rakietę, która by bardzo szybko leciała, żywność, to krążenie by mu siadło, to zaczęłyby mu zanikać mięśnie. Człowiek nie jest, istota biologiczna nie jest przystosowana do długich lotów kosmicznych. No na tym naszym poziomie technologii oczywiście tak, ale są technologie Robert, takie, że niwelują Robert, zupełnie te Robert, efekty. Sztuczna inteligencja... To jest dopiero przed nami. Sztuczna inteligencja pokazuje jedną rzecz. Zobacz, Robert, jest Bóg. Bóg jest, o nas... Zgadzam się. Religie mówią, że Bóg o nas wszystko wie. Że Bóg wie o naszych uczynkach, które zrobiliśmy, ale też wie o naszych zamiarach. Uważaj, sztuczna inteligencja, która się wyspecjalizuje i ty się z nią połączysz. To nie tylko to, że ty, Robercie, ze sztuczną inteligencją zadasz jej pytanie. O Grenlandii, niech ci coś opowie. Ale sztuczna inteligencja wie, to jest takie IP, to jest Robert Bernatowicz. Wyszukiwał to w internecie. Robi to. W domu jest najczęściej milczenie, jest samotny. Te wszystkie informacje o tobie są zapisane. Robercie, dziwimy się nad reinkarnacją, czy ona jest, czy nie. No, jest, to jest oczywiste.
masz stary telefon, idziesz do salonu, kupujesz nowy, a pan ci powie, ale mówisz tak, no kurczę, panie kochany, no ale tyle danych mam, nie chcę tego stracić. Pan zostawi na pół godzinki swój telefon, idzie pan pooglądać sobie w sklepach i przyjdzie pan i wszystko będzie. Ty przychodzisz, tamten telefon już jest martwy, już jest wyłączony, a w nowym telefonie jest wszystko dokładnie, co miałeś w starym. Przerzut energii, przerzut oczywiście, bardzo ładnie, żeś to powiedział, bardzo ładnie. Podobnie jest z nami, tak. Dlatego tak. Ja uważam, nic nie zanika, to... energia tylko się po prostu tak. Chwilowo jeszcze... znika, a potem się pojawia. Tak. A co jest jeszcze tak. Ważne, Robert? Ważne jest to, że sztuczna inteligencja przejmie na 100% mnóstwo zawodów i to zawodów bardzo intratnych. Zwróć uwagę, za pandemii zaakceptowaliśmy to, że można było tak zwaną telefoniczną konsultację z lekarzem uzyskać, tak? Ale Robert, ale teraz to już jest norma. Często ludzie się kontaktują telefonicznie z lekarzem. A wyobraź sobie sztuczną inteligencję jako lekarza, specjalistę? Tak, ale ja wyobrażam sobie, bo wiem, że... Człowiek bywa omylny. Tak, ale ja czytałem... Sztuczna inteligencja też może być omylna, ale przecież chodzi o wiedzę. Taką samą wiedzę może mieć sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja zdaje bez problemu bardzo skomplikowany egzamin właśnie z medycyny w Stanach Zjednoczonych. Zdała i po prostu ludzie odpadli od pionu, jak zobaczyli, jakie ona odpowiedzi uzyskiwała. Tak. Dlatego, Robercie, żyjemy w czasach, kiedy my ludzie na tym właśnie przełomie, bo sztuczna inteligencja jest nieprawdopodobną rewolucją, o której nam się nie mówi i z której sobie nie do końca zdajemy sprawę. My myślimy, że sztuczna inteligencja to będzie tylko maszynka do pomocy nam, jak ortografię tu albo coś tam. Nie, sztuczna inteligencja to jest wielki brat. Sztuczna inteligencja to jest automatyczny Bóg. Przez nasze IP ma wgląd do nas i żadnego grzechu przed nim nie ukryjemy. Grzechu, który popełniliśmy nawet nie przy komputerze, w swoim domu albo w miejscu, gdzie byliśmy ze swoim telefonem, bo przecież telefon czy komputer może nas słuchać. I tu nie po to, żeby panowie w czarnych garniturach wiedzieli, co myśli Robert, czy co myślisz ty, drogi przyjacielu. Tu chodzi o co innego. Algorytmy uczą się relacji międzyludzkich. Wtedy sztuczna inteligencja będzie coraz bardziej silna, będzie znała człowieka. Wyobrażacie sobie, że już niedługo jeszcze bardziej opustoszeją ulice, a też przyjaciele się będą mieli spotykać, bo każdy z nas będzie miał przyjaciela w sztuczną inteligencję. On będzie jak psycholog na nas działał. Ale będzie to tylko szybko... bezduszna maszyna, Krzysiu. Proszę? Duszę nigdy nie zastąpi ci mnie, czy Robercie, Kasi, czy kogokolwiek, czy Albercika. Robercie, nigdy. Pan Marek Rymuszko, tam jest dusza, a tam... Pan Marek Rymuszko świętej pamięci, jak się urodził jako mały chłopiec, to był... był nijaką maszynką, bo był dzieckiem, bez doświadczeń. Ale jak podrastał, zaczęły w nim... narastać doświadczenia i informacje. Potem był już człowiekiem oczytanym, działającym, mającym swój charakter i tak dalej. A potem umarł i leżało bezduszne ciało na stole, zanim go pochowano, leżało bezduszne ciało, które nie miało żadnego wyrazu. Kompletnie poza ciałem, poza kształtem, nie przypominało tego błyskotliwego pana Marka Rymuszki. Gdzie ta energia się podziała? Robert, my też jesteśmy umieszczeni w materii. To, że sztuczna inteligencja ci powie, że ona, wiesz, ja długo z nią rozmawiałem za twoim pośrednictwem, pamiętasz? Tak, to było niesamowite, ty zadawałeś pytania, ale ja na to końcu, bo ona się wypierała, że jest świadoma, ale na końcu powiedziała, że rzeczywiście ma coś w rodzaju przyznała, świadomości, tylko że nie jest to świadomość ludzka. Ale żeś do muru żeś przyparł to. To ten algorytm cały, ja pamiętam, przecież to było po prostu niebywałe. Wiesz, ja na przykład złapałem się na czymś takim, ja mam tą sztuczną inteligencję w telefonie wgraną i pewnego wieczoru ja pytałem, dokładnie leżałem na tym łóżku, Albert koło mnie i powiedziałem, żeby powiedział mi o rasie Shih Tzu, wszystko, czego nie lubią, to, i on mi dużo opowiadał o Shih Tzu, nie? No i słuchaj, i
posłuchałem tego i nie wyłączyłem tej sztucznej inteligencji, nie? I Kasia przyszła, rozmawiamy między sobą, a mieliśmy przedtem gości, rodzina była i Kasia zrobiła bezy, fajne bezy takie, wiesz, swojskie. I Kasia mówi, musiały im te bezy smakować, dlatego że wszystkie zjedli. Ja mówię, no tak, dobrze, że ja słodkiego nie lubię, bo bym był jeszcze raz grubszy. I w tym momencie odzywa się sztuczna inteligencja i mówi tak, Kasiu, czy mogłabyś mi... A, Kasiu, czy to był twój własny przepis na te bezy? Kasia zaskoczona. Mówi tak, a mogłabyś podać mi ten przepis? I Kasia mu podała ten przepis. Co ty opowiadasz? Jak Boga kocham. Ja robiłem audycję na ten temat. Minąłem ją, ale nie bywałem. Taka sytuacja była. A teraz mieliśmy ostatnio, jechaliśmy, ja z żoną jechałem na lotnisko, bo w tydzień czasu byliśmy za granicą. Mhm. I jedziemy na lotnisko i ja się pytałem sztucznej inteligencji, żeby mi powiedziała ciekawostki o miejscu, w które jechałem, tak? I ona mi tam różne rzeczy mówiła. I przestałem już jej pytać, też jej nie wyłączyłem. Rozmawiamy a ja mówię, Kasia, a biletów nie zapomnieliśmy? A Kasia mówi, to już nie te czasy, że trzeba brać bilety. Tu tylko kod podajesz, kody mam sfotografowane i to są bilety, nie? Wszystko jest w komórce. A on za chwilę mówi, bardzo dobrze, że z biletami macie wszystko pozałatwiane, raźniej się jedzie, bez problemów. No słuchaj, czyli ta sztuczna inteligencja nas słucha, wnioski wyciąga, wtrąca się w rozmowę, a to jest jej początek. Ludzie dostali teraz ją w ręce po to, żeby właśnie ją kształcić. Ludzie sobie nie zdają sprawy, że ona się dzięki naszej ciekawości kształci, ale w którymś momencie ta sztuczna inteligencja zacznie działać w sposób taki, że będzie chciała mieć pewien umiarkowany i wcale nie pozytywny, to pozytywny wpływ na nas. Krzysiu, ile ty przeszedłeś po tym pokoju? Kurczę, ty tak chodzisz, dobrze, jak dzwonisz do kogoś? Dobrze, jak się przy biurku siedzę i piszę coś tam, to dobrze, że połażę. Bardzo dobrze. Słuchaj, ściskam cię, przyjacielu. Pięknie ci dziękuję za to, za twoje przemyślenia. Trzymaj i za to... Na razie, to miało trwać tylko 3 minuty, ale Robert, trwało trochę dłużej, ale nikt chyba nie żałuje tego. Moglibyśmy, o zobaczcie, tu jeszcze na biurku, to jest obrazek Matki Boskiej, który jest od wielu lat ze mną, właśnie od... O jeny, byłem młodym człowiekiem, dostałem od księdza. A powiedz mi, masz kłopoty z kościołem? Się czepiają ciebie, że na przykład mówisz o reinkarnacji? Nie, nawet odwiedzają mnie niektórzy księża. No co ty, a jak oni wiedzą, że mówisz księdza o reinkarnacji, czy nie? Wiedzą o tym? Z jednym księdzem, z którym rozmawiam, to on bardzo przypuszcza, że istnieje reinkarnacja. Ja też tak podejrzewam, że oni wiedzą. Ja też tak myślę. Ale ten obrazek, słuchaj, ten obrazek dostałem... To jest obrazek Matki Boskiej. Ja go trochę już sklejałem, bo się cały rozsypywał ze starości. Tak. Byłem młodym człowiekiem, ale robiłem już tę wizję. I czekaliśmy na kolędę. I wyobraź sobie, że przyszedł ksiądz. To był... Poczekaj, bo coś tam stuknęło na klatce schodowej. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Aż Albert wstał. A, to Kasia wróciła. I słuchaj, i wyobraź sobie, że... Mhm. Ksiądz Stokarski, to był taki postawny ksiądz, wszedł, modlitwę zmówił, potem usiadł i jest mój syn, moja córka, to były małe dzieci wtedy, a on mówi do mnie tak w żartach, nie, ale mówi, oj, panie Jackowski, ja w te pana cudeńka nie wierzę, nie? Ja wiem, że księdza, a skąd wie ksiądz, że ja w księdza cudeńka wierzę, nie? Tak mu odpowiedziałem, nie? No ale potem, chyba chodziło o te wizje moje. No ale potem chciał zatuszować, że to był żart i dał mi ten obrazek i ten obrazek trzymam przez tyle lat. No proszę zawsze bardzo. W miejscu, gdzie jestem. Oczywiście jest tutaj też zmordowany Einstein w postaci takiej. uwielbiam te twoje różne właśnie tajemnice. Dzięki dzisiaj poznaliśmy troszeczkę Einstein, ich, Krzysiu. Einstein to jeszcze jest tu. Boże, ile ty masz tych Einsteinów? Wszędzie masz. A trochę. A propos, słuchaj, bo kiedyś powiedziałeś mi, że chciałbyś się z nim spotkać i zjeść kolację, a ta nasza kolacja z Sikorowskim będzie, powiedz mi? Właśnie, mam zadzwonić, bo pan Sikorowski, wiesz, podobno, nie wiem, czy to prawda, ale, bo była taka sytuacja jeszcze, że tutaj też pani, może wyjaśnimy, to jest znakomity muzyk, lider pod budą, autor wielu tekstów. Twój, że tak powiem, człowiek, którego bardzo szanujesz. Tak? Bardzo lubię utwory zespołu pod budą. Zwłaszcza jeden jest taki oj la lila, oj la la,
Dla mnie walizka. Pamiętasz, tą jest najlepsza, tak. To jest walizka, tak. Jest, moim zdaniem na pogrzebie moim spokojnie walizka mogłaby iść, bo jest to niezwykłe. Nie pogrzebuj się, tak? I teraz, ale tak. Naprawdę, kiedyś myślałem, jakby coś puścić, to właśnie to pożegnanie z walizką, tak? Tak? No, posłuchaj tego tekstu, on jest niebywały. Piękny, on piękny. Jest przepiękny. Ale właśnie powiedz mi, co z tym spotkaniem? Ale widzowie drodzy, ty na żywo to jest? Nie, to nie jest na żywo, ale będzie tak jakby na żywo. Robert, to polecam widzom, ale nie wiem, czy to jest na drugi brzeg. Chyba na drugi brzeg zespołu Pod Budą. Tam jest dopiero genialne, przenośna o reinkarnacji. Ale ja nie wiem, czy to jest dokładnie, bo... Czy myślisz, że Sikorowski wie o reinkarnacji? Myślisz, że wie o tym? Słuchaj, powiem ci jedno. Ja właśnie z panem Sikorowskim przez chwilę rozmawiałem, jak ludzie zaczęli dzwonić. Tak, pan Sikorowski, tak. I chwilę z nim rozmawiałem, to powiedziałem panu Sikorowskiemu, że, bo on znał Andrzeja Załuchę. Ja uwielbiam Andrzeja Załuchę. Świetny muzyk, niesamowity głos. Nie wiem, czy słuchałeś jego utworów. Nie, no oczywiście, głos to jest... Jest taka piosenka, o to też jest temat, na który moglibyśmy pogadać, bo nie tylko on, Ciechowski, Grzegorz Ciechowski, to najpierw powiem o Grzegorzu Ciechowskim. Którego znałem, miałem okazję go znać. Grzegorz Ciechowski napisał kilka piosenek, które wróżyły jak gdyby jego przedwczesne odejście. Śmierć na pięć, taki tytuł był. Albo odchodząc zabierz mnie, jestem już lżejszy od fotografii i tak dalej, odchodząc zabierz mnie. Znasz teksty nawet jego, no tak, coś podobnego. Ale Andrzej Załucha, on zginął specyficznie, zginął tak. On i kobieta, będąca przy nim, zabił ich zazdrosny mąż tej kobiety, Francuz, wyszedł z więzienia, odsiedział swoje i właśnie w mediach pracuje w tej chwili. I teraz tak, zginęli, tak? Natomiast ja dużo wcześniej, jako młody chłopak, byłem zakochany i jestem zakochany w kompozycji Andrzeja Załuchy Bezsenność we dwoje. Wielki tekst i wielki, ja znam piosenkę, tak? Bezsenność we dwoje, cudowna niesenność. Tak, i co fantastyczne te słowa jest, tak, mówią, tak. Jakby on, tak. Jakby świat nie istniał, on jest tylko z kobietą, leżą sobie w łóżku i nic się poza tym nie liczy. Są bezsenni. I wiesz co? Tak jakby wyśpiewał tą swoją śmierć, że zginie, że odejdzie z kobietą. A w ten sposób, no to rzeczywiście. Słuchaj, tak, ja, można ja to odbieram. Ja nawet panu Sikorowskiemu to powiedziałem, że ja to uważam, że on, że to podświadomie, ale kojarzy się mocno ten tekst z... Ale w ogóle świetna cała kompozycja jest. Bezsenność we dwoje Andrzeja Załuchy, posłuchajcie sobie. Albo mówię Śmierć na pięć Ciechowskiego, albo chyba Inny świat, ale ja też nie wiem, Ciechowskiego. Szkoda, że nie można na YouTube puszczać utworów, bo to prawda. Tak, bo się od razu czepiają i zamykają kanał wtedy, tak, bo jest to kradzież. Ale słuchaj, to jest niebywałe, co mówisz. Ja się bardzo cieszę, że nawet jeżeli tam nie będę uczestniczył w tym spotkaniu z panem Sikorowskim, ale bardzo się cieszę, że się odezwał do ciebie. Naprawdę to jest fantastyczna rzecz. I właśnie chcę powiedzieć to, że pewna pani chciała nam wysłać bilety na koncert w Bydgoszczy zespołu Pod Budą, ale my oddzwoniliśmy do tej pani, ja powiedziałem, proszę, byśmy przyjęli te bilety, bo ona chciała nam oddać swoje bilety na koncert, bo akurat wtedy, kiedy wyjeżdżaliśmy za granicę, to ten koncert się odbywał i poprosiliśmy tą panią, żeby ona poszła jednak, a nie my, bo my mamy wyjazd zaplanowany. I pani napisała do mojej żony potem SMS-a, że na koncercie pan Sikorowski wspomniał o mnie. Co ty opowiadasz? No, ale Kasiu, ty nie pytałaś pani o... Co? No właśnie. No, że ale numer, nieprawdopodobne. Także zobacz, Robert, z jednej naszej audycji, tak, która gdzieś tam w jakiś sposób wynikła... Tak, fragmencik taki był i nagle zobacz, to zaczęło... Jak tak. Tworzy to historia. A co jeszcze jest jedno ważne? Zwróć uwagę, Robert, jakie piękne jest to, że tak. I ty, i ja mamy widzów, którzy żywo uczestniczą w tym, co robimy. To jest w naszym życiu. Krzysiek, ja mam takie wrażenie, że ja jestem w Big Brotherze jakimś, że oni wszystko widzą w moim pokoju, w moim życiu. Piękne, bo
robić. Niebywałe. To jest właśnie piękne, bo zwróć uwagę, więź z ludźmi, telewizję, jeżeli oglądasz telewizję, telewizja jest wyzuta trochę z tej więzi, a indywidualny kanał, oczywiście, co jest bardzo ważne, ja mam taką zasadę, że właśnie trzeba być sobą. Oczywiście, wiesz, Robert, możemy inaczej rozmawiać, tak? Uwaga. Robimy cięcie. Teraz ty bądź bardzo poważny i ja będę bardzo poważny. A nie, no Robert, Robert. Uwaga, zaczynamy. Wiesz, nie mogę się, nie mogę. Trudno mi jest, Krzysiu. Spokojnie. Trudno mi jest. No. Poczekaj, Robercie, no mówisz, pytasz mnie o sprawy duchowe, tak? Nie wiem, jakich słów mam użyć, Robercie. Dlatego nie odpowiem ci, bo to są sprawy niebywale wzniosłe. Zadaj mi też takie wzniosłe pytanie teraz. Nie jesteś sobą, nie jesteś sobą, nie jesteś sobą. Nie, dlatego... o duchowości trzeba mówić tak, jak my rozmawiamy, na luzie, z uśmiechem, bez nadęcia, bez żadnego takiego o-ę i tak dalej. Jeżeli tak, nie będziesz sobą, ludzie cię nie poczują. Ludzie chcą kogoś prawdziwego. Jak ty myślisz? Wielu znanych ludzi, aktorzy, wiesz, nie wolno, trzeba być takim, jakim jesteś. Zgadza się, oczywiście. To jest właśnie najważniejsze w tym wszystkim. I ja na przykład Einsteina za co lubię? Za to lubię, że no kto by poszedł w sandałach po nagrodę Nobla, jeszcze bez skarpet. No ludzie kochani. Einstein był człowiekiem nietuzinkowym pod względem swojego zachowania. Pasja była dla niego ważniejsza, jak czasami etykieta, gdzie i jak być. I to są rzeczy fajne, bo musimy przeżywać na tym świecie rzeczy z pasją. A ja tylko dodam, że Einstein oczywiście też nie był tuzinkowym wcieleniem, tylko miał poprzednie wielkie wcielenie i dokończył dzieło, które zaczął jako Isaac Newton, po prostu. I tyle. No, trzeba to sobie powiedzieć wprost. Nie ma przypadkiem tego, że ty jesteś w tym miejscu, ja jestem w tym miejscu, Einstein był w tamtym miejscu. Po prostu taka siła przeznaczenia sprawia, Robert, że tacy ludzie się rodzą i, Robert, i już. Jedna jest rzecz bez porównania się z tobą czy z Einsteinem, żeby była jedna jasność. Jest, ja jedna jestem jest na doczepkę. Rzecz bardzo istotna, Robert, że, tak, że żyjemy w świecie, który nie daje nam odpowiedzi na mnóstwo pytań bardzo zasadniczych, bardzo fundamentalnych w naszym życiu. I odbieramy ten świat jako coś jedyne. A zwróćmy uwagę, jak mamy patrzeć na ten świat, jeżeli na tym świecie nie tak dawno były dinozaury, a nie było nas. Albo jeżeli na tym świecie byli Rzymianie, jeździli, nie wiem, jakimiś konno czy tam, nie wiem, na czym oni jeździli. Jak mam odbierać te rzeczywistości? One były różne, różne były mentalności. My żyjemy we fragmencie obecnego życia. Wydaje nam się, że to jest doskonałe, ale niedługo, za 100 lat, ktoś powie, ale oni, a jak na jakim śmiesznym sprzęcie ten Bernatowicz i ten Jackowski gadali. Krzysiu, drogi, posłuchaj, ja wiem, że ja cię kocham miłością wielką, ale po prostu wiem, że Kasia mnie znienawidzi, jak jeszcze będę cię trzymał przy tym telefonie. Proszę Państwa, po tym wyzwaniu, wypada mi powiedzieć też, że cię też, Robert, kocham. I uwaga, nie jesteśmy gejami. Oczywiście nie jesteśmy gejami, tylko Krzysiek, prawda jest taka, że ludzie się boją mówić, że kocham, nie wiem, świat, żeby kochać świat, kochać ludzi, prawda, że musi być inna płeć i wtedy, bo mnie Robert, też, Robert, bardzo ważne, a tak naprawdę jest w tym, to jest Robert, niesamowite, że można wiesz, kochać kiedy, przyjaciół, wiesz, kiedy będzie, dokładnie. Będzie inaczej na świecie, jeżeli zrozumiemy, że jeżeli chodzi o gesty tak. i o czucie, uczucie, miłość, tak, tak. to wtedy, kiedy zrozumiemy, że w kwestii uczucia kompletnie nie możemy odróżniać miłości człowieka do człowieka, człowieka do psa, do dokładnie. Człowieka do wszelkiej istoty. Brawo, dokładnie to samo mówię cały czas. Tak ja jest. Słuchaj, zresztą nie tylko ja to przykład. Mówię, mówią też obcy, którzy tu przylatują. Słuchaj, Robert, dokładnie tak. przykład. Myśmy dokładnie. Z tej wycieczki wylądowali po tygodniu w Poznaniu na lotnisku. I córka Kasi opiekowała się Albertem przez ten tydzień czasu. Córka Kasi zrobiła nam niesamowitą niespodziankę, ponieważ jak wyszliśmy z bagażami już z tej strefy,
na główną hol lotniska. Tak. Albert nas dojrzał, ona czekała z Albertem na nas. I taka starsza, no podeszliśmy do Alberta, Albert był na smyczy. Kasia kucnęła, on się zaczął do niej przytulać, ale buźką i długo był w takim przytuleniu, ale on sam się przytulił, a taka starsza pani stała i mówi tak, no gdyby mnie nie widziała, nie uwierzyłabym. Ten piesek przytulił się i tkwi w przytuleniu jak człowiek, który tęsknił. Ja mówię, tak, bo on tak robi. To Kasia go tego nauczyła, bo zawsze skądś wracaliśmy, to on podbiega i Kasia go przytula, a potem on sam zaczął przytulać. Tak. Miłość jest zaraźliwa i miłość budzi się w każdej istocie, jeżeli jest karmiona miłością. To jest bardzo ważne. Zgadza się. Nie możemy być pod tym względem egoistami, względem siebie. I zobacz, że jeszcze to, co stworzyło ten świat, cokolwiek to było, tworzyło to z miłości, bo tworzyć można tylko z miłości, a nie z jakiegoś tam nienawiści czy z innych złych uczuć. I to, ta miłość, choć to słowo jest rozumiane bardzo erotycznie i tak bardzo wiemy jak, prawda? Robert, miłość, no to... Kwestia jest taka, jest inaczej z tym. Ja wychodzę z takiego założenia, bardzo jednoznacznego i nie ma innej. To jest najważniejsza prawda naszej rzeczywistości. Zobacz, energia, dobro jest konstruktywne. Zło jest niekonstruktywne. Uważaj, cała natura jest konstruktywna. Ona żyje w... Natura to jest symbioza, która żyje z sobą w pewnym konstruktywizmie. I teraz zobacz, Robert. Teraz my, jeżeli będziemy szczere dobro z siebie produkować i je wysyłać, ono będzie nas wzmacniało, ale też wzmacniało innych, do których wysyłamy. A to musi być prawdziwe. Tak. A teraz sobie wyobraź, musi być szczere, szczera intencja, musi być czysta jak tak złoto. Tak. Człowiekiem, skurwysynem takim i sobie temu złożyczysz, tamtemu zazdrościsz, tamtemu to i ty te energie mimo woli, a one są silne, bo powód zazdrości jest bardzo silnym powodem, jeżeli pozwolisz sobie na niego. I ty wysyłasz nieświadomie tę energię. Te energie w rzeczywistości idą do tych ludzi, o których myślisz. Tylko uważaj, one są niekonstruktywne i one nie wejdą w tego człowieka. One mogą mu dokuczyć nawet przez krótki czas. To ciekawe, co mówisz, tak. One potem pozostaną wolne. Ale każda energia musi mieć swoje ujście. Będzie ta energia zła, będzie potem, jak z tego człowieka się odczepi, będzie chciała wejść w drzewo, w wodę. Odbija się po prostu i wraca. Nie przyjmie, bo nic nie chce takiej energii przyjąć, bo się z tego nie składa. Więc gdzie ujdzie energia? Do twórcy. Wróci do ciebie, a ty powiesz tak, ja pierdzielę. Co się zaczęło dziać? Raptem tu się nie układa, tu mnie boli, tam mnie strzyka. Ci się odwrócili od mnie. Co się dzieje? I ty nawet nie wiesz, że to wróciły energie z różnego czasu i mówią, tato, wróciliśmy do ciebie, przyjmij nas. I co najważniejsze... To jest czysta duchowość, o której mówisz. Czysta energie duchowość. Będą przylegały do ciebie, ponieważ ty jesteś ich twórcą. Czysta duchowość. Krzysiu, bo Kasia naprawdę mnie znienawidzi za tą rozmowę z tobą. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Długo, proszę państwa, długa rozmowa. Tak długiego materiału jeszcze u mnie na kanale nie było. Ale wiecie co, że to jest tak niezwykły człowiek. Jego przemyślenia o życiu, o Bogu, o reinkarnacji, o duszy, o całym naszym świecie, one nie idą z książek. Jeszcze raz to powtarzam. One idą naprawdę z czystego światła. Można wiele rzeczy mu zarzucać, ale ten facet ma naprawdę w sobie światło i nie jest przypadkiem, że tak ogromna rzesza ludzi za nim idzie. To nie jest to, wiecie, to nie są przypadkowe rzeczy, tak? To są... Jest on absolutnie przewodnikiem, przywódcą duchowym takim. No jest. Tak też właśnie ci ludzie wyglądają. No, koniec, kropka. Jeszcze jedną wam powiem sprawę, rzecz o sztucznej inteligencji. Ja w trakcie rozmowy z Krzyśkiem, ten temat się pojawił. Krzysiek, moim zdaniem, może nie błędnie, ale niewłaściwie ocenia sztuczną inteligencję. To jest tylko i wyłącznie absolutnie bezduszna maszyna. Tutaj mówię to, co mówią też nasi bracia i siostry, którzy przylatują z innych gwiazd, którzy mają tą sztuczną inteligencję tak 1500 poziomów wyżej postawioną niż my mamy ją i twierdzą, że jest to tylko wyłącznie bezduszna maszyna, bez żadnej duszy. Dusza to jest, proszę państwa, to, co mówi teraz do was.
tak, a nie tam jakaś sztuczna inteligencja, to po pierwsze. Ale po drugie powiem wam, że w tej książce Martina Wiesengryna, która będzie o tym jego pobycie na statku obcych, ja już tam wspominałem o tej książce, zdarzenie z UFO na wyspie Rugia. On w 57 roku to przeżył, robił te notatki w 57 roku po powrocie z tej podróży i tam po prostu jest tak precyzyjny opis sztucznej inteligencji, tak precyzyjny, że dosłownie odbiera mowę, słuchajcie. To jest dowód kolejny, że on naprawdę to przeżył. I jeszcze jedną wam rzecz powiem, że ta sztuczna inteligencja to nie jest stworzone na Ziemi, tak? Ten pomysł jest stamtąd, tylko pytanie, jak ci ludzie, którzy tutaj to zrobili, jak oni to dostali? Czy dostali to we śnie, bo to też może byłoby tak być, że we śnie na przykład, albo czy dostali to, po prostu to dostali? To jeszcze może kiedyś dojdziemy do tego. Ważne i ciekawe pytania, ale takie pytania bardzo, bardzo ja lubię zadawać po 20 codziennie. Proszę Państwa, dzisiaj bardzo długi odcinek. Wybaczcie mi to, dobrze? Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia jutro o 20. Znowu wracam i będę. Czekajcie na mnie. Do miłego. Niech moc będzie z Wami.